jesteśmy w połowie rajdu i można w zasadzie podsumować to, co się wydarzyło, i jestem bardzo zadowolony z postawy naszych motocyklistów, młodych motocyklistów, którzy mają sprzęt, na który w zasadzie wsiedli dopiero na tych zawodach, aczkolwiek jest to najnowsza generacja motocykli, którymi można teraz się ścigać. Jadą na nich bardzo dobrze, lepiej niż na tych poprzednich. Nie uniknęli błędu nawigacyjnego, ale ten błąd to był też błąd organizatora. Tam był kilometr źle rozrysowany w roadbooku. Po prostu trzeba było pojechać kilometr dalej. No i ci zawodnicy, którzy mieli więcej szczęścia albo za kimś jechali, ktoś, kto zaryzykował, pojechał dalej, no to znalazł ten punkt. No ale widać było też po Baredzie, jak Bareda zaryzykował i zakończył rajd, także może lepsza ta strata, dla nich nauka. I no i teraz tempo im wzrasta, mają coraz mniejsze straty, jadą bardzo dobrze. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze to rokuje na koniec rajdu. Warto jeszcze jest przypomnieć, że Adam miał teraz na maratonie poważną awarię, rozleciała mu się ośka w motocyklu, która trzyma tylny wahacz. No i wraz z naszym kolegą tutaj Benjim, Francuzem, razem uratowali w zasadzie dla Adama cały rajd. Po prostu wykazali się świetną techniką, wywiercili dziurę, przykręcili do tego jakąś śrubę, którą sobie zorganizowali, i na takim patencie Adam przejechał dzisiaj cały rajd, 350 km odcinka specjalnego. Tak, pierwsza połowa tego trudnego, bardzo trudnego Dakaru, wiele nowych rozwiązań, trudna nawigacja, i ten Dakar, można powiedzieć, dla nas Polaków jest wspaniały, bo jest pod znakiem Jakuba Przygońskiego. To właśnie on tutaj, można powiedzieć, nawet dyktuje tempo, bo jest cały czas w czołówce, i to nie na jednym etapie, na wielu. Ciśnie bardzo mocno i można powiedzieć, że jakaś nowa historia nam się tutaj rysuje, i to, co możemy się spodziewać na koniec, to wszyscy czekają na podium. No, jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego. Taki się robi polski bardzo mocny akcent.